Siema, siema, z tej strony This Big Bad Dice, gram w Empires of Undergrowth. Jesteśmy, no co, będziemy robić kolejną misję taką główną, no nie, znowu ten despota będzie testować nasze mrowisko, drugi eksperyment misja się nazywa. Jestem przygotowany, mam bardzo dużo żywności, mam maksymalnie dużo mrówek, mam, no wszystko rozwinięte tak jak tylko... Jak tylko mogłem, tak, więc cokolwiek na mnie rzucić, powinienem sobie z tym poradzić, zaraz zobaczymy, tak, lecimy z tym koksem. A, zobaczmy osiągnięcia, jakie są. Drugi eksperyment. A to niedużo tutaj jest. Tylko na poziomach trudności trzeba. Bez dopuszczenia wrogu do twojego gniazda. Próbujemy? Na trudnym odpaliłem, tak? The colony seems to have made significant progress. Perhaps it is time we began phase two of the trial. Agreed. I will prepare the feeder colonies. Let's ease them in with a familiar disturbance. Introduce 20 Formica Fusca ants. The Fusca colony is attached, and the ants are on their way. I see they haven't lost their potency. Now let's try the Formica rufa ants. The rufa will be more aggressive. Our eruptors will need to put up a strong defense. Adding 20 rufa ants. Our eruptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment as before. But don't push the colony too hard. Of course not. That would be irresponsible. Zróbmy tak. 40 rufa ants. Excellent defense. Increasing to 50 rufa ants. Would it be unfair to help the colony out? Perhaps. But I'm feeling generous. Collect your seeds swiftly, my little ants. Now, let's see how they handle the Rufa and the Fusca invaders. We will start with 30 of each. Thank you.
A wonderful victory on two fronts. Perhaps we should try three colonies this time. Introducing 30 of each, Rufa, Fusca, and Raptor ants. A sustained flow from all three colonies. Let's see. You are doing well, my intrepid. Yeah. What's this? A giant tiger beetle has joined the fray. O, udało się, dobra. Teraz znalazły strasznie. And another. Oh no, three tiger beetles. A tutaj to w ogóle przeszło na sam początek. Tak mi źle idzie. Dużo jeszcze pająki, Jezu. Good work, my little ants. But what's this? One, two, three, nine, ten wolves. No, zakaz tempu. Weź się zrób zakaz tempu z pająkami, które od razu ci biegają do bazy. The queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. Muszę się bronić w środku. In danger. Perhaps I should stop the experiment. Zrobiłem to na trudnym. Yes, victory to the raptor. What's going on here? Yes, the ants performed excellently against the Rufa. They just staved off an attack from 40 Rufa ants. 40? I think that's enough for now. We don't want to overstress them. Agreed. To jest. A mogę sobie zrzucać, tak? Potworki. Zwierzątka.
Additional experiments will be on hold for the time being. I understand. No more tests. Osiedlenie kolonii. Teraz spróbujemy to zrobić. Może nie ma sensu tak rozwijać teraz, jak będziemy mieli za znowu kolonię. Mlecko? Co mogę kupić za mlecko? Ulepszyć te strzelające trzeba wziąć koniecznie. O, jeszcze dodatkowe coś. Ulepszenia dla żołnierz mrówki Rudnica, tak dystansowy młodzieżowy. Tak można? Kurde. Także zostawmy z tym. Budziejka genów. Może być fajna umiejętność. A, to coraz więcej będzie kosztować. A, mrówkę jedno wysłałem. No nie być eksperymentów. Mogę tak klikać? Go, zebrane. Spadamy stąd. Dobra, lecimy na kolejny eksperyment. Przy danej kolonii. Ten zbiornik nie jest gotowy na zbliżające się testy, więc czas na przesiedlenie kolonii. Otrzymam za to ilość mleczka, zależnie od wielkości kolonii, budowy, zgromadzonych zasobów oraz terytorium. Dobra. The counterpart colony has been delivered. We need to commence preparation for the final experiment. After that we can dispose of the specimens and close the project. You should begin transplanting our raptors into the modular formicarium and be careful with the queen. Yes, yes, I know how to use a trowel. Ugh. O. Ciekawe, czy stare ulepszenia też ze mną zostaną. To będą te ciężkie mrówki, albo healerów kupię od razu sobie. Close the project. Bah. Did you hear that? Final experiment, my foot. I'm in charge of the colony, and I will decide when we've finished testing. Spoto, serio. There. All set in your new home. Grow quickly, my little... O, są stare upgrade'y. I mogę kupić grzybiarka major.
Mrówka ognista. No to ta lecząca. Mrówka ma tabelę. Mrówki mega analizy zachowują się jak medycy, ciągają swoje rany siostry z prawa do bitwy do gniazda, by leczyć ich rany. Kurde, to jest kozackie. Grzybiarka Major, prowokacja. To bardzo wysoko odporność na okres 6 sekund w przypadku niskiego zdrowia. Nie, to robi prowokację. Mieć. Super. Dobra. Czyli co, musimy budować się od nowa. I żarcie nie mamy. No to robimy dziurki. O! Co zrobić zaraz? O, to w ogóle żadnej żywności nie ma, muszę iść od razu na pierwsze zadanie. Ale drań, zero wszystko. Pożywienie max, rzeczywiście. Czemu takie przejście? To jest? Dobra, lecimy. Prawdopodobnie ostatni eksperyment. One mają różne kolory. A, to w zależności jaką mrówką gramy, tak? Tu będzie... Znowu Królowa Wzgórza. Już wcześniej miałem Królowę Wzgórza. A, bo to... A, to stare misje mogę powtarzać, okej. Okay. Dobra, już rozumiem. Czyli teraz żniwa mnie czekają, tak? Mówiące są kolonie, będą walczyć o liście oraz w efekcie o przetrwanie. Albo linia frontu, kiedy maszeruje armia mrówek, wszystko może stać posiłkiem. Zróbmy te żniwa. O, z prowokacją. Na wysokim gramy, przypominam. I lecimy z tym koksem. Patrzcie, od razu te, widzicie? Duże to są. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. Liście. The juicy grubs nearby are a staple meal for many underground opportunists. But for now at least, they will go ignored. This budding Atacephalotis leafcutter colony has only one viable source of food, and it must be collected above ground. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. More odpady. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste. Jakie osiągnięcia mam tutaj? Żniwa. Wyeliminować wrogą królową.
zdobyć 5000 liści zanim królowa wroga 5000 liści zdobędzie. Preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. Oni mają już duże mrówki. Waste is building up in the fungus gardens. The leaf cutters need to dig out a refuse dump. Nie rozumiem, jak to czytać w ogóle. The ants' activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. Że nie wykopiemy czegokolwiek, cokolwiek tutaj jest. I to kosztuje 150 aż. Nie rozumiem tej misji, naprawdę. Każdy budowany kafelek rynkowy pozwala wykryć mrówkę za minimum za darmo. Tylko grzyby, tak? Grzybiarki. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential. A to stąd, tak? Dobra. And which will submit to the unforgiving law of the undergrowth. Dziwne to jest. Bardzo dziwne. W ogóle inaczej się gra teraz, kurde. Nie rozumiem, o co chodzi z tymi odpadami. Skaczę, żeby na tego pająka nie trafić. To jest strzelająca, czy żołnierz media?
120 grzybów. Chcę tego pająka trafić. Może nie mają po prostu takich dużych wojowników. 80 aż kosztuje. Spróbujmy tyle zebrać, no. I to są liście, które idą do królowej. Królowa robi z tego grzyby, a my te grzyby jemy, tak? Okej, okay. I tak żyją się te mrówki. Dziwne. A tu są odpady. Jakieś też dziwne. Szaleństwo, normalnie szaleństwo. Czemu on tak dużo już ma? Błagam, nie wykopcie jakieś potwora. Dobra, będziemy żyć. The colony is starving. There is not enough food. A brightly patterned jumping spider, Caesviri D. purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. As the sun sets below the horizon, and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, the predators of the night begin to emerge. Kurde, mają duże mrówki, a małe. O, jakie paskudne. Ty do nich, dajcie nam spokój. Też mam dużą. Będziemy mieć armię. A ona nie zbiera liści? Też zbiera, dobra. Mogę jej pozwolić, że 5000 zebrała. Ta wroga królowa. Okej. Okay. Nie, czy się uda. Niby ogonimy teraz. Jak łazi, patrzcie, wchodzi na górę, bierze liście.
Dobra, szybko się rozwijamy. Masz wystarczające ilości pożywienia. Już 120 mam. A bo to jeszcze te liście muszą być, tak? Aha. Nie rozumiem. Ale gonię go. No, na razie tych zwykłych robotnic starczy. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition. A bo ja zrobiłem tą najlepszą, tak? Najsilniejszą. Aha, dobra. A zaczniemy tutaj kopać. These rove beetle larvae are distant relatives of the European devil's coach horse. Despite a few million years of separation, they share the same carnivorous appetite, razor-sharp pincers, and most importantly, a fearsome final form. Te moje mrówki są bardzo silne tego gatunku. W ogóle bez porównania z tamtymi. Zróbmy trochę miejsca. Szkoda, że nie jedzą innych mrówek, innych owadów. There are intruders in the nest. Z tym robakiem sobie poradzą. Nie, mieliście walczyć. O, poradzę sobie dobrze. A może i nie. A young velvet worm, Oroperipatis ecuadoriensis, is lurking over ground. These ancient mysterious predators are masters of ambush. They creep toward their unwitting victims silently on soft hollow legs. Czemu one zatrute są? Squirt oscillating streams of slime, forming a wide net that entraps their prey. Od odpadów tych? Mam jeszcze duży limit. Dobra, robimy rajd. O, panie, tu łazi. Daybreak has arrived.
and the creatures of the night scurry back to the dark crevices of the undergrowth. For the ants, however, the objectives of the day remain unchanged. Locate vegetation, defend supply lines, and process leaves. There is no time for rest. These leaves are contested. The leaf cutters will generally not attack unless provoked, but today there's too much at stake. Only a strong show of force will deter the opposing colony. Plankton się przyłączył. Musimy gnębić teraz. The opposing leaf cutters have retreated from one of their harvesting sites. They may have been easily startled this time, but they'll soon be back, and in greater numbers. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Czemu one łażą? Zbierać mi te liście. The battle has begun. One of the ants has fallen prey to a young, leaf-mimic praying mantis. Once in range, its long, razor-clad forelegs can impale victims with lightning speed. The opposing Atta colony has retreated from one of its sites to the northwest, leaving unguarded foliage ripe for the picking. Chyba nie uda mi się powstrzymać ich. O! A ty skąd się wzięły?
Kurde, posiłki dostali. To chyba przegramy teraz. The leafcutters have secured a vital harvesting site from their opponents. The battle has begun. Kurde, dużo ich. A territorial dispute has arisen between the Atta colonies. Napierdala czy te liście. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Opposing Atta colony has retreated from one of its sites to the northwest, leaving unguarded foliage ripe for the picking. The leafcutters have clashed due north of the nest. Kurde, jak ich dużo. Night falls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets, and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end.
Ciekawe, czy on oszukuje. Myślę, czy ma na przykład więcej surowców niż wyprodukowuje, albo produkuje mrówki bez ten... Sapling. Bez wiecie. Bez potrzeby wykrywania jaja, tak jak ja muszę wykrywać jaja za każdym razem. Leafcutters have been cleared from an area to the northeast. Harvesting operations can now continue. An ant has fallen prey to a wandering harvestman. Its long, slender legs keep its vulnerable body elevated high above the leaf litter. And when threatened, it can release strong-smelling odors to deter other predators. A stern response... Uciek ode mnie! Drive the Walcz! ...hiding nuisance away. Uciek. Overwhelmed by the defensive leafcutter forces, the harvestman decides to make a swift exit. No nic dałbym tego, kurde, nie wiem, jak to bym miał zrobić niby. Leafcutters aren't the only ants nearby. Whilst the two Atter colonies joust for territory, Odontomachus bowery trap jaws roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. Wielki! Czemu ona wraca? The ants will fight to the death. Opposing leafcutters have been cleared from an area to the northeast. Harvesting operations can now continue.
Może trzeba zrobić najazd na środku. O Jezu Chrystu, nie. Ich tak dużo jest. Dziękuję. Inda. A nie mam podglądu taka. Większe mrówki przynoszą większe liście. Z czym one się biją teraz? Znowu te wylazły. Trzeba ich się pozbyć. Over the treetops above, the diurnal jungle invertebrates emerge once again to replace their nighttime counterparts. The ants will remain steadfast in their efforts. All must be risked for the harvest. The leafcutters have clashed, due north of the nest. Kurde. The opposing colony to the north has pulled back some of its harvesters. They need time to regroup. Czy mi się to uda? Słabo mi to idzie. No tutaj przyszły te posiłki ich. The ants must fight. The leafcutters have clashed to the northwest.
Jejku, co tu się dzieje? No! The leafcutters have secured a vital harvesting site from their opponents. Zjaj! Mrówki potraciłem. Jak odskakują. No ten pająk głupi. Walcz z nami, no. O, zdech. The opposing Atta colony has retreated from one of its sites to the northwest, leaving unguarded foliage ripe for the picking. A territorial dispute has arisen between the Atta colonies. Zbiórka szeregu. Dalej ma przewagę. The ants must fight. Opposing leafcutters have been cleared from an area to the north. The leaves can now be stripped and sliced without interruption.
dużo ich strasznie, nie wygram tego. Chociaż... Kurde, ile ich wlazło. Atakują nas. Dusk approaches. As the twilight fades, the daytime creatures withdraw to their hidden refuges to wait out the darkness. The ants can afford no such luxury. The cogs of the leafcutter machine grind on throughout the night. Dobra, może też zbierajcie, co? Może ta ofensywna gra wcale nie jest takim dobrym pomysłem. No ten wielki pająk będzie uciekać, jak go ugryziemy lekko. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected.
chyba wygra, jeżeli nic nie zrobię zaraz, bo on wygra. There are intruders in the nest. The opposing Atta colony has retreated from one of its sites to the northwest, leaving unguarded foliage ripe for the picking. A fully developed velvet worm measuring a titanic 7 centimeters in length has come face to face with the ants. A coordinated, multi-pronged effort by the soldiers will be effective in subduing this mammoth predator. Kurde, już przyszły te posiłki ich. Ale ich dużo, ja pierdolę. Muszę się uciec. Nie, walczcie. A to tutaj jest taki wielki. Okej. No to zbiórka szeregu. Patrzcie, przeganiam go, doganiam go. Jest szansa, że to wygram. First light marks the end of the nocturnal critter's reign over the harvesting grounds, but the ants are by no means safe. Mantids and jumping spiders that hunt by daylight are already prowling the leaf litter in search of breakfast. Chciałem poczekać, zebrać wszystkich i wtedy dopiero zaatakować. No chyba nic z tego. The opposing Atta colony has retreated from one of its sites to the northwest, leaving unguarded foliage ripe for the picking. Thank you.
pająk jest. Przedziliśmy go, dobrze. Może się uda. Ale znowu nie pokonam gniazda. No tu są. A territorial dispute has arisen between the Atta colonies. Dużo przynieśli teraz. Dobrze było ich zaatakować, trochę przyblokować, co? Prawie nic nie ma. No tu jeszcze dużo jest. Znowu tutaj wraca dupek. Bardzo równo idziemy, aż za równo. Mi się to wcale nie podoba. The ants must fight. Jeszcze 1000, dawaj, dawaj. The leaf cutters have clashed to the northwest. The hillside Atta colony is falling behind. With their demise at hand, they have no choice but to strike back at their opponent. The opposing Atta colony has retreated from one of its sites to the northwest. Zaatakowali nas. Guarded foliage, ripe for the picking.
niedobrze, skończyło nam się zielonko. Tu jest jeszcze dużo, czemu tego nie zbierają? Atakują nas! The leaf cutters have clashed to the northwest. Kurde, nie wiem. Że idzie tego jedzonka, może się uda. Będzie? Będzie. Udało się. Rzucę na taśmę masakra. Ojej. The ants have subdued their rivals and achieved dominion over the clearing. As the competition withers, they will extend their territory in all directions, firmly establishing their agricultural empire. One day this colony will number in the millions. Dobra, na tym będziemy kończyć. Dzięki, że oglądaliście. Słyszymy się jutro. Cześć.